Cześć, mam na imię Karolina, ale mówiono mnie Ksena i witam Ciebie na moim nowym kanale. Dzisiaj porozmawiam sobie na temat sesji zdjęciowych TFP. Na temat sesji zdjęciowych, a dokładniej Time for Picture, czyli czas na zdjęcie. Jest to termin określający współpracę pomiędzy początkującą modelką a fotografem. Ja obejmę dzisiaj stanowisko osoby, która była zawsze przed obiektywem, czyli modelki. Jestem osobą profesjonalną, nie jestem modelką komercyjną. Traktuję to jako zabawę, pasję i fajną pamiątkę na przyszłe lata, bo na pewno będzie miło mi kiedyś usiąść, otworzyć swoje portfolio i zobaczyć zdjęcia, jakie uzyskałam za swoich młodszych lat. A myślisz, że można to zrobić komercyjnie? Ze względu na to, że mam świadomość, że mam typ urody, który nie do końca pasuje do typu, jakie powinny posiadać modelki, czyli ostre rysy twarzy, charakterystyczny jakby jeden typ urody, może taka bardziej silniejsza mimika twarzy. Fotograf bardziej lubi subtelniejsze osoby. Dzisiaj spróbuję troszkę Tobie przybliżyć ten temat. Najpierw musiałabyś otworzyć sobie konto na serwisie internetowym, na którym się umieszcza ogłoszenie odnośnie sesji zdjęciowych. Do takich najbardziej popularnych serwisów internetowych należy megamodels.pl oraz maxmodels.pl. Tam fotografowie oraz początkujące modelki nawiązują pierwszą w swoim życiu współpracę, która się odbędzie na zasadach ustalonych podczas Waszej rozmowy. Ale wszystko od początku. Na takim koncie najpierw musiałabyś udostępnić swoje informacje na temat, jak wyglądasz. Czyli jaką masz wagę, wzrost, jaki rozmiar ubrań nosisz, kolor oczu, włosów, wszystko to, co pomoże fotografowi, kiedy wejdzie na Twoje konto, określić, czy ma ochotę, ma chęci z Tobą nawiązać współpracę. Ważne jest też, abyś miała zdjęcie. Lepiej to było zdjęcie Twojej twarzy oraz sylwetki. Najlepiej, żeby na tym zdjęciu twarzy nie było mocnego makijażu, a bardziej delikatniejszy, subtelniejszy, ze względu na to, że jeśli masz mocny makijaż, a spotkasz się z fotografem i będziesz miała delikatniejszy i zobaczysz, że zupełnie inaczej wyglądasz niż na tych zdjęciach z mocniejszym makijażem, a będzie miał na przykład ochotę z tą zrobić sesję zdjęciową zupełnie w innym klimacie, no to mógłby się troszkę rozczarować, że spodziewał się trochę innej osoby. Chodzi o to, żeby najlepiej pokazać siebie naturalnego. Jeśli masz ochotę pokazać się bez makijażu, owszem, pokaż się z makijażem, ale to takim, żeby osoba mogła określić, do jakiej sesji, do jakiego klimatu będziesz się nadawać. Później, kiedy już masz udostępnione zdjęcia, czyli sylwetka, twarz, możesz też pokazać się, jak wyglądasz z włosami zaczesanymi do tyłu, a jak z rozpuszczonymi, oraz jak wyglądasz z danego profilu. I już jakiś fotograf się do Ciebie odezwie, bądź Ty się odezwiesz na jakieś ogłoszenie, że fotograf szuka początkującej modelki, aby poszerzyć swoje portfolio i nawiązujecie rozmowę, musicie określić, co to będzie za sesja zdjęciowa. Owszem, są kreatywne osoby. Ja miałam zawsze tak, że najpierw przedstawiałam swój pomysł, co bym chciała, czego oczekuję, jakie mam stylizację, makijaż, jakie miejsce. Zawsze to wychodziło z mojej inicjatywy, ale jeśli ty takiej nie masz inicjatywy, czujesz, że nie jesteś na siłach, żeby to wszystko zorganizować sama, owszem, możesz zapytać najpierw fotografa, bo może on ma na ciebie pomysł, może on szuka i uważa, że twoja twarz, twój typ urody będzie pasował do jego projektu, którego na przykład od jakiegoś czasu chciałby zrealizować, ale nie miał ochoty i nie miał osoby do tego odpowiedniej. Musisz również w jakiś sposób przedstawić, zareklamować się fotografowi, żeby był zainteresowany, że okej, chcę z tą zrobić zdjęcia, zróbmy fajną robotę, wyjdzie coś fajnego. Musisz zainspirować go do tego. On musi zobaczyć, czy możesz się nadawać, czy to nie będzie dla niego stracony czas, czy okażesz się
porządku fajną modelką, która też nie będzie oszukiwać, która nie będzie strzelać w fochów, bo dużo jest sytuacji, że fotograf może być niezadowolony z tego, jak się modelka zachowuje. Czasem trafiają się księżniczki. Najważniejsze jest, żeby podczas waszej rozmowy można było wprost powiedzieć, kto co oczekuje. Wiadomo, że sesja ta się na tym, aby poszerzyć swoje portfolio, rozpocząć przygodę z modelingiem. To nie jest sesja, że ktoś komuś coś zapłaci. Tutaj najważniejsza jest współpraca, dogadanie się i miła zabawa, mile spędzony czas między dwoma stronami, między fotografem a modelką. Ze względu na to, że to są zdjęcia niekomercyjne, których nie będzie można później wykorzystać w celu sprzedaży, tylko po to, aby rozbudować portfolio, nabrać doświadczenia, aby móc troszkę przybliżyć się, załapać wiedzy w zakresie, jak to wszystko wygląda, nauczyć się pozować, nauczyć się kontrolowania swojej mimiki twarzy, wszystkiego to, od czego zaczyna tak naprawdę każda osoba, która znajduje się przed obiektywem i osoba, która robi zdjęcia. My dzisiaj mówimy od strony modelki, bo mi będzie łatwiej na ten temat wypowiadać się. Nie jestem fotografem, więc nie będę poruszała tematów od strony fotografa, jak to wygląda. Zależy mi na tym, aby Ciebie zachęcić, żebyś się otworzyła, odważyła na taką sesję zdjęciową, tak jak ja sama się odważyłam, kiedy miałam te 18 lat. Warto pamiętać również, że na takich serwisach internetowych tak naprawdę logują się różne osoby. Nie zawsze to może być tak, że jest to uczciwa, sympatyczna, życzliwa osoba pod postacią fotografa, który chce Tobie pomóc rozbudować portfolio, jest chętny poświęcić Tobie swój cenny czas i będzie wszystko ślicznie, fajnie, będziesz zadowolona. Również zdarzają się osoby, które w jakimś celu chcą, mogą Cię wykorzystać. Dlatego warto pamiętać, że zanim zdecydujesz się, że się z kimś umówisz na sesję zdjęciową, spotkasz się, warto zobaczyć, czy ma jakieś referencje, czy już miał jakieś sesje zdjęciowe z innymi dziewczynami, jak te zdjęcia wyglądają, co to jest za osoba, czy ma tej osobie ufać. Na takich serwisach jak Max Models czy Mega Models jest rubryczka referencje. Opinie po danej sesji zdjęciowej, czyli dana modelka spotka się z tym fotografem, zrobili fajne zdjęcia, dostała zdjęcia, pisze referencje, jaka ta współpraca była, jak to wyglądała, czy poleca tą osobę, czy tej osoby nie poleca. I na tej podstawie druga osoba, która akurat przegląda konto tej osoby, może stwierdzić, aha, fotograf jest w porządku, nie jest to zboczeniec, można mu zaufać, na pewno dostanę zdjęcia i będę zadowolona. Dobra, również zdarzają się sytuacje, że ogłaszasz się, że chciałabyś rozszerzyć, najpierw zbudować swoje portfolio, szukasz fotografa. Pisze do Ciebie fotograf, że zrobi Tobie zdjęcia, jest super, fajnie, tak dalej, że zaprasza Ciebie do studia swojego, który się znajduje pod tą ulicą, może albo zrobi to w domu prywatnie. Najpierw trzeba takie rzeczy sprawdzić. Po drugiej stronie może być, że będzie zboczeniec jakiś, albo to może być żart. Znaczy i na takich serwisach nie robi się żartu, żeby kogoś wystawić, ale zazwyczaj są faceci, którzy nie mają nic związanego z fotografią i tak dalej, tylko po prostu chcą umówić się z młodą, atrakcyjną laską, załóżmy na kawę albo w jakimś innym celu, dlatego trzeba uważać. Niestety nie znam jakichś przypadków, jeśli chodzi o moje koleżanki, które umawiały się na sesję i doszło do tego, że nie wiem, zamknął jej jakiś facet w mieszkaniu, nie chciał wypuścić, zrobił mi krzywdę, dotykał, zmuszał do czegoś i tak dalej. Nie, takie rzeczy zazwyczaj się dzieją w filmach, ale owszem, warto uważać, bo osobiście mogę powiedzieć, że nieraz dostawałam wiadomości, gdzie ktoś pisał, zróbmy sesję zdjęciową wieczorem, można zostać na noc, albo czy pójdziemy wcześniej na kawę, czy masz chłopaka, czy coś tam i tak dalej. To już są informacje, które jednak coś nie halo jest. Nie, taka osoba na pewno nie ma nic wspólnego z robieniem zdjęć, po prostu założyła sobie konto po to, by jakąś sobie młodą dziewczynę znaleźć, umówić się i umówić sobie czas na spotkanie gdzieś.
chcę zniechęcić, jeśli chodzi o sesje zdjęciowe. Bardziej chciałam tylko przybliżyć temat, żeby wszystkie dziewczyny, które chcą brać udział w takich sesjach, żeby wiedziały, że są tego plusy i minusy, jeśli chodzi o nawiązanie współpracy. Ale zajmijmy się raczej plusami, tą fajną stroną, nie tą złą, bo nie o to mi dzisiaj tu chodzi. Jeśli uważasz, że na takiej swojej pierwszej sesji zdjęciowej nie poradzisz sobie z pozowaniem, będziesz się wstydzić, krępować przed fotografem, ważne byłoby, aby przed sesją troszkę sobie poczytać, pooglądać na internecie jakieś poradniki, może zainspirują Ciebie zdjęcia jakiś modelek, jakieś pozy, stylizacje. Wszystko to, co mogłoby Tobie pomóc się przygotować na taką Twoją pierwszą sesję zdjęciową. Ja osobiście zawsze interesowałam się zdjęciami kilku różnych takich modelek, które zawsze mi się podobały. Bije od nich fajna energia i naprawdę efektywne zdjęcia wychodziły i próbowałam w jakiś sposób może troszkę naśladować, troszkę tu kombinować, coś ze stylizacją, coś z podobnym ubiorem, troszkę coś kopiować, żeby też to troszkę też przypominało ten akurat klimat, który mi się bardzo spodobał. Chodzi o to, żebyś nie poszła na sesję skrępowana i żebyś na tej sesji nie czuła się jak zbity pies. To ma być dla Ciebie zabawa, to ma być frajda, masz się z tego cieszyć, masz fajnie przez to przejść. Chodzi o to, żebyś nie czuła, że robisz to za karę. To ma być dla Ciebie fun. Każdy się uczy. Nie ma czegoś takiego, że przyszła dziewczyna, która nigdy w życiu nie miała nic wspólnego z modelingiem, przyszła, odwaliła super ekstra robotę, zdjęcia wyszły zajebiste i na drugi dzień już była najpopularniejsza, świetna, wszyscy się do niej zgłaszali. Nie, nie ma czegoś takiego. Każdy się uczy, każdy zaczyna od tego samego początku, każdy się krępuje, wstydzi, każdy nie ma pomysłu. Tego się uczy człowiek. To nie jest hop, siup i już wszystko jest. To czasem trwa miesiącami, nawet latami. Ja na przykład uważam, że nie krępuję się przed obiektywem pozować, bo jak powiedziałam, to dla mnie jest zabawa, to jest dla mnie miło spędzanie czasu, nie robię tego za karę, nie, po prostu tam idę, zrobię to co trzeba i wyjdę. Na początku owszem, nie było kolorowo, się krępowałam, tym bardziej, że nie było czegoś takiego, żebym przemyślała sprawę, dobra, idę na pierwszą sesję zdjęciową, o nie, jest to pan fotograf, będę się krępować. Właśnie, dobrą opcją byłoby dla Ciebie, jeśli chcesz pójść na sesję zdjęciową, a uważasz, że dla Ciebie jest różnica, jeśli chodzi, że osobą fotografującą jest pan, a kobieta. Owszem, możesz zdecydować i wziąć pod uwagę to, że będzie to kobieta i znajdź kobietę. Nawiąż współpracę i umów się z kobietą, która będzie Ciebie fotografować. Wtedy ona może Ci pomóc, jak masz pozować, co by było fajnie, jak to będzie wyglądać. Nie stresuje się tak człowiek, mówię tu właśnie, jeśli chodzi o modelki. Możesz spróbować w taki sposób, może Tobie to coś pomoże. Mnie to troszkę pomogło. Również nieraz, jak miałam jakieś sesje bardziej w stroju kąpielowym, w bieliźnie, właśnie na zasadzie klimatu sensual. Również warto pamiętać, że jeśli chodzi o sesje zdjęciowe, są w różnych tematykach. Są różne zakresy pozowania. Jeśli rozpoczynasz swoją przygodę, no to wiadomo, będziesz brała sesję taką, żebyś się czuła w niej dobrze. Czyli niektóre dziewczyny się rozbierają. Ja się nigdy nie rozbierałam do takiego stopnia, żeby pokazać więcej niż to, co może pokazać osoba na plaży, tak, w stroju kąpielowym. Ale są również akty, gdzie dziewczyny po prostu nago jest zakryta, które biorą to, nawet na zasadach TVP. Ja uważam, że to troszkę coś nie w porządku, bo tutaj nie chodzi, żeby pójść na pierwszą swoją sesję w życiu, mieć jakąś traumę, rozebrać się i mieć zdjęcia, bo ktoś chciał się bardzo poświęcić, naprawdę się zaangażować, a w jaki sposób mógłby to fotograf wykorzystać? Bo jest to, moim zdaniem to jest troszkę wykorzystanie młodej dziewczyny, która nie ma jeszcze pojęcia niczego, a już musi się, już się rozebrała przed kimś w jakiś sposób, bo fotograf zaznaczył, że chce zdjęcia tylko tak, w takim zakresie, innych nie chce. Dlatego też trzeba pamiętać, że również dochodzi do sytuacji, że ktoś może wykorzystać czyjąś naiwność.
jeśli już chcesz pójść na pierwszą sesję, no to możesz pozować w zakresie fashion, moda, glamour. Tak samo jeśli masz jakąś koleżankę makijażystkę, która chciałaby Cię pomalować, możesz zaprezentować na zdjęciach taki makijaż, żeby również tam osoba mogła mieć zdjęcie makijażu, który wykona i w jakiś sposób później reklamować się. Oczywiście nie płatnie, tylko po prostu, żeby rozbudować portfolio i pokazać się, jakie ma się umiejętności, żeby nawiązać w przyszłości jakąś współpracę z kimś. Jeśli chodzi o pierwszą Twoją sesję, no najlepiej uniknąć, jeśli chodzi o nagość, zakrytą, akt czy sensual. Odradzam te zakresy, ze względu na to, że jesteś osobą niedoświadczoną. Może dla Ciebie być może lekki szok, możesz po tym mieć jakąś traumę, zniechęcić się w jakiś sposób, jeśli chodzi o Twoje następne sesje. Najlepiej to sobie zostawić na już później, jak już te 5-10 sesji będziesz miała za sobą. Jeśli będziesz się czuć pewniej, raźniej przy towarzystwie drugiej osoby, na przykład swojej koleżanki bądź chłopaka, możesz zapytać się fotografa, czy nie będzie mu to przeszkadzać w studio, bo to będzie Twoja pierwsza sesja i byś chciała jednak przyjść z kimś, kto będzie obok, żebyś czuła się pewnie bezpieczniej. Zazwyczaj to wygląda tak, że akurat ja tak miałam, że fotograf nie, bo będzie się rozpraszać, nie, bo to ma być sesja zdjęciowa, gdzie jest fotograf, modelka. Nie, bo coś tam, bo nie ufa tej osobie, bo kradnie, bo coś tam. Jeśli fotograf tak zareaguje, to albo fotograf jest, jak można powiedzieć, przewrażliwiony, nie ma ochoty, może nieufny. Owszem, może tak zareagować, ale ja miałam w moim przypadku tak, że wystarczy coś wytłumaczyć i nie powinno to być jakiegoś problemu. Ja byłam zawsze sama, albo jak brałam udział w sesjach, to też były inne dziewczyny, które po prostu zmieniały się. Jedna skończyła sesję z fotografem, wychodziła, później wchodziła następna i były po prostu sesje jakby kontynuowane już na podziewczynie. Jeden fotograf robił zdjęcia w różnych stylizacjach, w różnych miejscach, ale na przykład w jednym studio czy w jednym plenerze. Chodzi o pozowanie. Nabrałam tą świadomość i pewność pozowania na pewno po ilości sesji, jakie miałam, a teraz także po wzięciu udziału w warsztatach prowadzonych przez modelkę Sandrę Kubicką. To jest modelka światowego formatu, tak jak Joanna Krupa. Możecie ją kojarzyć i znać z Bonprixa, bo była przez wiele, wiele lat główną modelką. Nie wiem, czy jest wciąż. Ale ja pamiętam, jak moja mama otrzymała czasopisma, magazyny Bonprixa i tam właśnie Sandra pozowała w ciuchach i tak jakoś wyszło, że kilka lat temu miałam warsztaty w Łodzi, na które się zapisałam i się dostałam. Uczestniczyłam właśnie w takich warsztatach, na których Sandra opowiada, jak pozować, żeby fajnie pokazać swoją sylwetkę, swój typ urody, dany produkt, bo również czasem jest tak, że sesje zdjęciowe opierają się po to, żeby pokazać czyją stylizację, tak? Jakiejś osoby, która mogłaby sobie wypożyczyć do sesji zdjęciowej, możesz to w jakiś sposób pokazać, dane produkty, na przykład jakie posiadasz, akcesoria, więc to właśnie w takim zakresie też nam, pamiętamy, Sandra opowiadała, jak to fajnie przedstawić, bo było to naprawdę fajne spotkanie. Można było dowiedzieć się wielu fajnych ciekawostek, jak na przykład Sandra robi, co zawsze stosuje podczas sesji, jeśli coś jest, nie wiem, niewygodnego, albo coś tutaj za bardzo widać, tego się nie chce pokazać, trzeba czymś to przykryć, trzeba w jakiś sposób tu schować, ukryć, żeby też to się nie rzucało podczas zdjęcia. No i pamiętam, że to mi pomogło później w jakiś sposób pozować na sesjach zdjęciowych. Nie mówię, że ja jestem osobą, która ma nie wiadomo jakie doświadczenie, bo nie mam. Ja nie jestem modelką komercyjną, nawet nie potrafię pewnie powiedzieć, że się określam modelką, bo nie jestem modelką. Zawsze to traktowałam jako zabawę i pasję. Ale że rozmawiałam dzisiaj na temat sesji zdjęciowej, obrałam stanowisko modelki i tego się dzisiaj trzymamy. Po pierwszej sesji może się okazać, że będziesz mówiła, że nie było
było fajnie. Nie czułeś satysfakcji, nie wychodziło ci, skrępowałaś się, czułeś się spięta, nie wyszły takie zdjęcia, jakie chciałabyś, aby wyszły, że tutaj ci się coś nie spodobało, że nie wiem, zaczniesz określać, że jesteś gruba w ogóle, brzydka i nie nadajesz tego. Nie wolno się zniechęcać. Pierwsza sesja nigdy nie jest łatwa, nigdy nie jest super ekstra 10 na 10. Zazwyczaj to jest jedna z gorszych sesji, jakie mogą być, ale też może się okazać, że może być jedna z tych lepszych sesji, bo możesz trafić naprawdę na fajną osobę, która by zrobiła tobie te zdjęcia. To nie są sesje profesjonalne, ale jak najbardziej trzeba do tego podejść profesjonalnie, aby każdy był zadowolony, bo to jest czas, który poświęcasz ty, który poświęca fotograf. Ważne też, aby nie zostać oszukanym, jest zawrzeć taką umowę pisemną, jeśli chodzi o sesję zdjęciową. Na przełomie tych kilkudziesięciu sesji zdjęciowych zdarzyło mi się 2-3 razy, że fotograf przygotował taką umowę, którą się podpisuje, podpisuje modelka, podpisuje fotograf, żeby każdy miał kopię tak zwanego dokumentu dla siebie z zasadami, w razie czego gdyby ktoś nie wywiązał się, czyli fotograf nie oddał zdjęć, albo modelka coś z nimi zrobiła, sprzedała, fotograf sprzedał, tak żeby dwie strony mogły czuć się pewnie, że będą zdjęcia, zostaną one zachowane w taki sposób, opublikowane, żeby nie naruszało zasad drugiej strony. Tą umowę można znaleźć na pewno na Google, sobie wpisując nawet komendę sesja zdjęciowa TVP, umowa dla modelki, umowa dla fotografa. Warto o takich rzeczach poczytać. Ja miałam także fotograf kilka razy taką umowę przygotował, a na pozostałych sesjach była to umowa po prostu słowna. Dzięki takiej sesji zdjęciowej bądź po sesjach zdjęciowych, czyli za jakiś czas, może wyjść, że jest fajnie, że podobasz się sobie, nabrać pewności siebie i brnąć do tego w taki sposób, że wykorzystać zdjęcia, te najlepsze, do portfolio, z którym możesz się udać do agencji modelek. I wtedy oni mogą nawet i ciebie zatrudnić. Więc to też jest fajna rzecz, dzięki której możesz rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Fajnym sposobem pozyskiwania doświadczenia w pozowaniu jest branie udziału w warsztatach plenerowych organizowanych przez kilkunastu fotografów, którzy nawiązują współpracę, lubią się, czy na przykład wcześniej są gdzieś pracowali i ogarniają temat, że dobra, tego dnia zróbmy sobie sesję zdjęciową wspólną w plenerze, poszukajmy i tyle modelek, każdy sobie znajdzie jakąś tam modelkę i spotykamy się w jednym miejscu, działamy, wymieniamy się modelkami, robimy sobie fajne zdjęcia i każdy będzie zadowolony, coś fajnego wyjdzie, coś fajnego się zrobi. Takie sesje również odbywają na zasadach TVP, ja w takich brałam, podejrzewam, dwóch udział właśnie, które odbywały się w plenerze, że i wyszło coś fajnego. Wtedy nawet można poznać innego fotografa, którego się wcześniej nie znało, nie widziała, naprawdę robi fajne foty, nawiązać jakiś kontakt, wymienić się mailem, czy jakimś kontem właśnie na Max Models, czy gdzieś tam. I wtedy na przykład na któregoś dnia umówić na sesję zdjęciową. Także fajna opcja poznania również innych dziewczyn modelek, żeby porozmawiać na temat sesji, jak która diagnozuje, co zrobić, jakie błędy, które może coś pomoże, doradzi. Też są takie fajne właśnie jakby eventy plenerowe organizowane, więc warto brać udział. Wśród sesji zdjęciowych, których do tej pory miałam, pamiętam, że do najlepszych zaliczałam sesję z takim panem Mieszko z Podpoznania, którą odbywała się w warsztacie samochodowym oraz w plenerze z motorem. Również pamiętam sesję zdjęciową, którą miałam również pod Poznaniem na terenie prywatnym z końmi. Fajną sesję miałam z moją koleżanką Emilią,
która nieraz mi robiła zdjęcia w różnych klimatach. Ona jest ze Szczecina, także polecam, pozdrawiam. Zawsze byłam zadowolona, bo fajnie się spędzało czas i zawsze w takie nawet fajowe, ciekawe zdjęcia wychodziły. Jeśli lubisz zwierzęta, na przykład jeździsz konno, albo masz fajnego, dużego psa, kochasz koty, tak jak przed ja kocham koty, możesz również wykorzystać do sesji zdjęciowej swojego pupila. Też będzie coś fajnego na pewno. Fotograf nie ma tysiąca zdjęć w portfolio dziewczyny, która jeździ na koniu. Nieczęsto się też wykorzystuje zwierzęta do sesji, bo wiadomo, jak zwierzę może się zachowywać przy obiektywie, rusza się ciągle tak dalej. Zwierzę nie pozuje, to człowiek pozuje, więc takich sesji zdjęciowych nie jest dużo, ale może też być jakaś inspiracja, żeby coś fajnego zrobić i też możesz wykorzystać do swoich sesji zdjęciowych właśnie w taki sposób swoje zwierzątka, jeśli takowe posiadasz. Na Facebooku jest mnóstwo grup, na których szuka się dziewczyn do sesji zdjęciowych. Wystarczy wpisać TVP sesje zdjęciowe, podać przykładowo swoje miasto, z którego się pochodzi i takową grupę właśnie znaleźć, zapisać się i tam na pewno się znajdzie wiele, wiele ogłoszeń, że szukane są nowe dziewczyny, nowe twarze do różnych projektów. Mam nadzieję, że chociaż troszkę pomogłam Ci przybliżyć temat, jeśli chodzi o sesję. Zachęciłam, żebyś wzięła udział, żebyś się nie bała. Troszkę zainspirowałam i mam nadzieję, że Ci się uda. Możesz napisać nawet w komentarzu kiedyś przy okazji po takiej sesji zdjęciowej, jak poszło, jak wyszło. Trzymaj się i mam nadzieję, że Ci się podobało i zapraszam Ciebie na moje następne filmy. Pa!